Witam. Następnym elementem jest sprawdzenie czynności, które znajdują się pod maską, czyli zbiorniki z płynami i sprawdzenie poziomu oleju. Maskę otwieramy po lewej stronie dźwigienką plastikową, tak, pociągając ją do siebie. Wysiadamy z pojazdu, przechodzimy do przodu. Mniej więcej na środku znajduje się dźwignia, którą należy zwolnić maskę. Lewą ręką przytrzymujemy maskę, prawą rękę wkładamy pod maskę i ruchem w lewo przesuwamy dźwignię, uwalniając maskę. Następnie na akumulatorze mamy podpórkę. Tak jest, palcem przytrzymujemy, kciukiem przytrzymujemy plastik, umacniamy. I po kolei omówimy sobie teraz kolejno zbiorniki i płyny, które musimy wskazać i omówić sprawdzenie. Zbiornik płynu, spryskiwaczy szyb. Proszę bardzo, wskazujemy, w którym miejscu się znajduje. Tak? I sprawdzamy. Sprawdzić należy poprzez odetkanie zbiornika, zajrzenie do środka. Tak? Jeżeli nie widzę płynu, to należy go uzupełnić do momentu. Na szyjce znajduje się napis full. Do momentu, kiedy płyn dojdzie do tego napisu, uzupełniamy. Jeżeli jest widoczny, to jest wszystko w porządku. I tak też musimy na egzaminie o tym powiedzieć. Zbiornik płynu chłodzącego znajduje się w przedniej ścianie pojazdu. Tak? Wskazujemy dokładnie. Posiada wskazania maksymalne i minimalne. Proszę bardzo, zaglądamy z tej strony od lampy na zbiornik. Patrzymy, tak? Na górze znajduje się kreska poziomu maksymalnego. Na dole, tam gdzie widać płyn, znajduje się kreska poziomu minimalnego. Jeżeli płyn znajduje się między kreską maksymalną a minimalną, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ten płyn będzie znajdował się poniżej kreski minimalnej, należy go uzupełnić. Dokładnie. Jeżeli chodzi o płyn hamulcowy, znajduje się pod szybą, tak, zbiornik. I musimy powiedzieć, że zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w tym miejscu. Wskazujemy. Wskazanie maksymalne tego zbiornika znajduje się pod korkiem od strony silnika. Dokładnie, tak. To musimy przejść z tej strony sobie. Natomiast poziom minimalny to jest strzałeczka, która jest pod zgrzewem zbiornika, który mamy tutaj, i on idzie w dół. Pod zgrzewem zbiornika znajduje się napis minimum i wskazuje nam poziom minimalny do zgrzewu. Jeżeli jest między jednym wskazaniem a drugim, czyli między minimalnym a maksymalnym, to jest wszystko ok. Jeżeli jest poniżej tego poziomu minimalnego, to płyn należy uzupełnić. No i przystępujemy do sprawdzenia poziomu oleju w silniku. Tak? Zgadza się. Musimy pamiętać o ważnej rzeczy. Olej sprawdzamy na wychłodzonym silniku lub zimnym. Tak? Pojazd musi być na równej powierzchni. Zgadza się. Wskaźnik należy wyciągnąć. Tak? Przetrzeć go suchą szmatką. Włożyć z powrotem. Ponownie wyciągnąć. Odczytać wskazanie, które powinno znajdować się między maksymalnym a minimalnym. Jeżeli jest poniżej minimalnego, to olej uzupełnimy w lewym oleju, który znajduje się w tym miejscu. Wskaźnik po odczytaniu należy włożyć na swoje miejsce. I o tym musimy pamiętać, żeby do końca powiedzieć wszystko, co robimy. Żeby nie zapomnieć, bo to jest bardzo istotna rzecz, że wskaźnik po odczytaniu odkładamy na miejsce. Dlaczego nie robimy tego na egzaminie? Dlatego bardzo często muszę powiedzieć tylko w ten sposób, że wszystkie czynności, które omówiliśmy przed chwilą, musimy omówić teoretycznie. Nie jest wymagane, aby to wszystko wykonywać,
Natomiast musimy pamiętać, że wszystko musimy omówić teoretycznie. Tak to wygląda na egzaminie. Do tego zadania, które mamy ze zbiornikami i z sprawdzeniem poziomu oleju, dochodzi jeszcze sprawdzenie sygnału dźwiękowego. Czyli w momencie, kiedy wylosuje dla nas komputer zadanie sprawdzenia poziomu dźwiękowego, udajemy się do kabiny. Proszę bardzo, proszę zająć miejsce. I wciskamy sygnał dźwiękowy, który znajduje się na kierownicy na środku. Dobrze, dziękuję. To wszystko, jeżeli chodzi o zadania spod maski.